Także witam serdecznie. Dopiero dzisiaj otrzymałem do garści tą naszą nagrodę. Osobiście odebrać był ją pan prezydent Sebastian Para i pani Asia Zateros. A wielki wkład intelektualny i pilotaż nad rewitalizacją tego miejsca to pani Iwona Loza, i stąd trzyma także i ten dyplom. Oczywiście bardzo się cieszymy, bo jest to nagroda, która wpisuje się w szereg działań, które podejmowane są w naszym mieście. To nie tylko Wyspa Mońska, to także dwa dni nas czeka do spotkania dotyczącego projektu REURIS, czyli kanał, ale także tu właśnie sprzed 3 tygodni, ale przyniosłem zarządzenie w sprawie powołania zespołu do spraw rewitalizacji przestrzeni publicznej Starego Miasta. Powołaliśmy kilkunastoosobowy zespół po to, aby właśnie zadbać o Stare Miasto, o tą tkankę, która jest, abyśmy, tak jak już dzisiaj jesteśmy dumni z tej nagrody, byli dumni i z kolejnych, gdzie będzie doceniać się to, co w mieście się robi dla przywracania tych terenów i jej świetności, latom świetności, ale także, aby one były miejscem, w którym mieszkańcy będą chętnie przebywać.